Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj po raz kolejny otworzymy Tiger Boxy. Dzisiaj mamy taką, można byłoby powiedzieć, troszeczkę konkurencję, zabawę w tym momencie. I tak, waszym zadaniem jest w tym momencie otworzyć komentarz oczywiście i napisać 1, 2 czy 3, tak jak widzicie za mną, i wybrać, który box jest wasz. Jeżeli wybierzecie oczywiście jedynkę, obstawiacie, że w jedynce są najlepsze rzeczy, dwójkę oczywiście, w dwójce, trójkę, w trójkę, normalnie, tak? No i oczywiście osoby, które będą tutaj, które tutaj trafią, można byłoby powiedzieć, najlepsze rzeczy, oczywiście dla każdego mogą być inne, ale dla mnie najlepsze rzeczy. Zostawię im serduszko i odpowiem na ich komentarz. Może być? No będziesz czytał? Tak, będę czytał. No jasne, że będę czytał. No to co? Ja bym w tym momencie zaczął już. Mufilka, ty też będziesz oceniać i zrobimy taką średnią ocen z boksu. Którego z boksu wybierasz? Ja bym zaczął w tym momencie może nie, którego od... wybierasz? A ja którego wybieram? O, ja też muszę trafić. Dwójka. Uważam, że dwójka będzie najlepsza. A ty? Ja uważam, że trójka. Ale nie ma, wiesz, takiego oceniania w sobie. W sensie, wiesz, nie możesz sobie zawyżać oceny, żeby nie było. Dobra, to ja zacznę od jedynki, bo skoro... Nie... Po kolei idziemy. Tylko po prostu ty wybrałeś dwójkę, ja trójkę. Dobra, jedynka. O, coś tam latało. Dobra, no to mam nadzieję, że tu będą w miarę spoko rzeczy. Mufika, strzelaj, co może być w środku? A! Coś wielkanocnego. Wow, zobacz, jak ładnie otworzyłem. Ej, zobacz, tylko dwie skrzywki były. Dwie skrzywki, zawsze jest z pięć. Może im zabrakło. Nie, może po prostu specjalnie tak zrobili. W końcu. Pierwszą rzeczą, jaką zdobyliśmy, jest to... O nie! To jest kredka? Tak, to jest tęczowa kredka do twarzy. Mufika, czy będziesz potrzebowała takiej kredki? Ja podziękuję. Słuchaj, my na Magnifikonie teraz chyba jesteśmy. Jesteśmy, tak? Na Pyrkonie, geniusz. Znaczy na... Przepraszam, na Pyrkonie jesteśmy chyba dzisiaj. Tak? To dzisiaj jest. No, o matko, dobra, tak więc możecie nas spotkać na Pyrkonie, bo my nagrywamy to wcześniej. I drugą rzeczą, jaką... Co? Wow! Co? O, przyda mi się do nowego mieszkanka! Czekaj, ładny będzie, na jakieś kosmetyczki na pewno będę tutaj trzymać. Dzięki! To koniec. Kto założył w komentarzu jedynkę, niech oceni, czy przyda mu się. Dobra, musimy podsumować. Trafiliśmy... Możesz mi oddać moją skrzynkę? Nie, bo ona już mi się przyda. Dobra, trafiliśmy taką skrzynkę i kredkę. Ta kredka może służyć do pomalowania twarzy albo pomalowania tej skrzynki. Ja osobiście oceniam skrzyneczkę, powiem ci, że bardzo mi się podoba, jest fajna. Naprawdę jest taka... Kto tam? Ej, a może mogę ją rozwalić? Nie. No nie, ona będzie do łazienki nowej. No dobra, do kosmetyki. Okej, dobra, no to powiem tak. Skrzyneczka jest bardzo ładna, mi się podoba. Kredka jest taka sobie, ale mało rzeczy, więc ja bym tutaj, ja osobiście oceniam na szósteczka. Taka szósteczka. Na 10? No, 6 na 10. No dobra, mi się to przyda, więc też w sumie dałabym szósteczkę. No, to jest taka troszeczkę... Ja bym dała, wiesz, to piątkę, bo kredce dałabym 0, a to bym dała 5. Jak 0 kredce? Chociaż jeden daj kredce. No dobra, no to 6. Ja nie mogę. No 6 punktów, 5 za to i 6 punkt za kredkę jest wites. Biorę, idziemy do dwójki. Dwójka to jest mój. Okej, jeżeli chodzi o to, teraz bierzemy box numer 2. Box numer 2 jest to box, który ja wybrałem, więc uważam, że tu będą najlepsze rzeczy. Zobaczymy, no, który z widzów też wybrał ten. Ty masz trochę lepiej, bo ty jesteś na samym końcu i ty będziesz już miała ocenę co do poprzednich boxów, więc możesz być troszeczkę bardziej szczęśliwa, jeżeli trafię coś złego. Jakieś frędzelki tu widzę. Jakie frędzelki? No to dobrze, to frędzelki to już punkt na pewno. Ej, znowu są tylko dwa. Zatrzymacie, widzisz? Może to poprawili, już teraz nie zapinają na tyle. Każdej są po dwa. Czego to robi? Zaczynamy od początku i na sam początku. Do it yourself, coś co kochasz. Oj, zrób coś pająka. Co kocham też. To ja jest zrób pająka samemu. Więc ja obstawiam, że to jest minimum 7 punktów za coś takiego. Zrób to sam, nie musisz zrobić pająka. Ty nie lubisz, nie lubisz, zrób to sam, nienawidzisz. Ja nie lubię pająków, więc to już są dwa minusy. Ale 8 plusów. Bo to po pierwsze, to jest mój box, tak więc plus za mojego boxa. Ej, nie, super, nie liczy duże się. No jak nie eleganckie, ósemecka to jest minus. Ja już mu daję minus 2. Jak to minus 2? No, 2 minus. Nie dołączy, ile za to? Ile za to dajesz? Ocena tego. Za to 0. Jak 0? No nie, za ten pająki. Dobrze, ty nie lubisz, ty zobaczymy przy twoim boxie. Proszę bardzo. Ty, tu jest dużo rzeczy. Dużo rzeczy tu. Czy to są królicze skarpetki? Skarpetki! Ale one mają, to są królicze skarpetki. Ja, co kręcę? No i co? I co? Najlepszy no box? Dobra, one wygrały wszystko, one są przepiękne. Mówiłam, że będą wielkanocne rzeczy. Są mega mięciusie i mają 10 nawet... 10 na 10. Nosek mają nawet, widzicie? Na pewno 10 na 10. Jaki rozmiar but? Nie. Co? Przykro mi, Kitek, ale ja jednak daję im jedyneczkę, bo są bardzo za małe. No ale to... Bardzo za małe. To zmniejsz stópkę. O, trzeba, już ich nie chcę. Ty specjalnie tak obstawiasz, żebym przegrał, zobacz na... 0 na 10. A, 10 na 10, daj! Ej, nie, Kitek, daj, 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 widzę, że się tutaj ruszają lekko. Ej, weź. Więc, no niestety, ale jak ktoś nie chciał, ktoś mnie tak źle ocenia, tak więc nie dostanie takiej pieniędzy. Weź. O, no i co? Ile? Jak się box mój podoba? Jak się podoba mój box? Skarpetki 1, zestaw minus 2, a to 10, czyli daję to ci... 7 na razie. Co? Jakie 7? 8. 9. 10. Wiedziałem, że 10 punktów. Jezu! O matko. Ojeju, ojeju. Tam jest tyle rzeczy? To już jest czwarta rzecz. I ostatnia rzecz, to jest ostatnia rzecz i ona jest naprawdę sztosem. Pum.
Wow, ej, to jest fajne. Opaska na oczy. Na podróż będziesz miał. Nie, dobrze, odwrotnie, tak? Odwrotnie, tak. Okej, dobra. No. Jakoś wymalowała tego pajączka. No dobra, boks jest dobry, mamy teraz dużą konkurencję w tej trójeczce, która jest za tobą. No ja myślę, że mój boks minimum 9 punktów. No. 9 punktów, co nie? Dobry wybór. Napiszcie, jak wam się podoba, a my przechodzimy do trzeciego. Mam nadzieję, że wybraliście mój boks, a teraz boks muffinki, tak zwany. Muffinkowy boksik po wadze. O, nie jest źle. Dobra, widzowie, słuchajcie, teraz ostatnia szansa. Ja muszę wygrać tym boksem. Tym boksem muszę wygrać. Dobra, znowu dwie strzypki, ale już widzę, że się źle otwiera, to znaczy, że będzie słaby. Ojeju, no co to jest w ogóle? Pitek! No, to widać z góry, o. No. Ale jesteś chamski. No, ale naprawdę, co ja ci poradzę, taka prawda. Zaczynamy. Maszyna losująca wystartowała i pierwszą rzeczą jaką? Jest. O matko. Bandanka. To są bandanki do tie-dye'a. To jest zrób to sam. No. To jest zrób to samo, pokolorować jak chcesz bandankę. Nie pokolorować, tylko pofarbować. No tie-dye'a. Pofarbować, no nieważne. Ej, to jest naprawdę fajne. Ej, to trzeba zrobić na odcinku. Ty to możesz u siebie zrobić na pokaż odcinku. Pokaż to. Jak to wygląda? No. Patrzcie, w zestawie mamy strasznie dużo rzeczy, które się wszystkie nam przydadzą. Nawet mamy rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. Nosi się tak, tak, nawet na ręce będzie można ją nosić. Także się mega mi podoba. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, przyznajcie. Ej, napiszcie koniecznie, czy kiedykolwiek robiliście właśnie tą techniką, farbowanie tkanin, tak? Ale to jest scrunchie i to jest ta bandanka, dwie rzeczy. Serio? Tam, tak, tam jest jedna rzecz. A! No, no to widzisz. Faktycznie. Dobra, kolejną rzeczą, jaką trafiliśmy jest, są kolorowe piórka. Naprawdę bardzo fajne rzeczy kitek? Dzisiaj są. Chyba no. Oprócz tej kredki, to nie mieliśmy żadnej powtórki jeszcze do tej pory. No, i tu jest chyba 8 sztuk kolorowych piórek. Uważam, że nam się przydadzą, wow, na pewno. Na pewno. Jest mega fajne. Na więc... nowy rok w Hogwarcie. Gdzie? W Hogwarcie. O, i ostatnia rzecz, Muffinka. Ostatnia rzecz, to jest najważniejsze. Czyli trzecia. Jak oceniasz do tej pory swój box? Lepiej niż mój, czy podobnie? Ja powiem tak samo. No, dokładnie. Tak samo, czyli bo teraz... Bo do it yourself, który mam mnóstwo rzeczy. Były skarpetki, które były dla mnie złe, ale była spinka, a tu są piórka. Dobra, twój jedyny minus jest to, że są tylko 3 rzeczy, nie 4, więc tutaj jest pierwszy minus, ja miałem aż 4. I ostatnią rzeczą jest pan skarpetka, więc sprawdź sobie twój numer, proszę bardzo, podejdź, tutaj jest aparat. Tak, tak, zgadza się. Mam takie 37,5, a to jest 36 do 38. Mój rozmiar, plusik. Chociaż tamte były słodsze, ale to chociaż mogę nosić. Dobra, no to co, teraz pozostaje ocena twojego boksa. Mój miał 9 na 10, twój? Mój też 9 na 10. Też 9 na 10, no. Bo jak była jeszcze jedna rzecz, to myślę, że dyszeczka by była. Spokojnie. Opiszcie dokładnie w komentarzu, który wam się podobał najbardziej i punktację swoją podajcie. Dobra, najbardziej lajkowany komentarz teoretycznie powinien wygrać teraz, bo jest mi ciężko. Znaczy ja bym walczył pomiędzy mną a tobą, pierwszy boks od... całkowicie odpada moim zdaniem. Wy decydujecie, który lepszy. Ja myślę osobiście, że mój boks mógł być troszeczkę lepszy niż twój, choć u ciebie podoba mi się kolorowanie bandamy. No, ja a myślę, u ciebie że... spineczka. Dobra, teraz jest już wasza kolej, wy w tym momencie komentujecie, wybieracie, który boks był waszym zdaniem najlepszy. Mam nadzieję oczywiście, że mój, tak. Piszcie oczywiście tak samo w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jak kolorujemy te właśnie rzeczy z Tigera. Mamy też dużo innych rzeczy, które możemy zrobić. A my, no co, myślę, że chyba będziemy powoli kończyć, bo nie ma sensu dalej przeciągać. Okej, my widzimy się oczywiście z wami na... Pyrkonie. Dokładnie, na Pyrkonie, jeżeli chcecie nas zobaczyć tam, to jesteśmy tak naprawdę od piątku do niedzieli. Mam nadzieję, że ktoś wpadnie, jeżeli będzie miał oczywiście okazję. A my nie przedłużamy, widzimy się jutro w następnym odcinku, oczywiście o godzinie tam pomiędzy 14 a 15. Na razie wszystkim! Pa! To wygrał zawody. Ja.